Nucił raz wiatr, wiosenkę spod... Druga próba Polaka. Leciadan, piękny skok. Piękny skok, na pewno najdalszy. Przy okazji Małysza rekordy biła też Telewizja Polska. Jak informował TNS OBOB, drugi konkurs podczas igrzysk w Salt Lake City oglądało w domach prawie 14 milionów kibiców. Zwycięstwo jest przecież dla ludzi, zwycięstwo też tobie się tli, wystarczy, że w siebie uwierzysz. Odkąd wyrósł na ikonę, niejednokrotnie wprawiał w osłupienie przeróżnych analityków i badaczy. Drugi pojedynek z Simonem Ammanem przyciągnął niewyobrażalne 77% ówczesnych użytkowników telewizorów. Do dziś stanowi to rekord polskiej telewizji. Wyniki oglądalności igrzysk nie będą zaskoczeniem, jeśli cofniemy się w historii o zaledwie 20 dni, do pierwszych polskich konkursów w erze Małyszomanii. Pod Wielką Krokwią w Zakopanem według różnych źródeł zgromadziło się od 50 do nawet 80 tysięcy kibiców. Trybuny obiektu mogły pomieścić ich zaledwie 30. Reszta szczelnie wypełniła okoliczne polany i ulice. So this is the moment. 100,000 in Zakopane, over 50,000 in the stadium, looking for career win number 21. 5 seconds away, needs to go over 125. Oh, he's probably there. Małysz has done it. Let the party begin. Tamte rekordy, a także późniejsze dokonania Małysza przełożyły się na pieniądze. Przez cały czas trwania kariery Polaka TVP zarobiła na reklamach aż 272 miliony złotych. Najwięcej, bo prawie 40 milionów wpłynęło na jej konta w sezonie 2004-2005. Paradoksalnie Małysz triumfował w tym okresie zaledwie 4 razy. Jak widać, zaufanie do króla nart już wtedy nie miało granic.